Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Podlewanie warzyw, no obowiązek, bo bez wilgotnej gleby warzywa będą słabe, bez podlewania nie dadzą sobie rady, jeśli chcemy je intensywnie uprawiać. W związku z tym podlewanie i ochrona gleby przed odparowywaniem wody. Dziś w odcinku ponownie pokażę Wam, jak zakładam swoje linie kroplujące. Tu w warzywniku na wielu zagonach mam linie kroplujące. To mi oszczędza czas tego stania i podlewania moich warzyw, a jednocześnie umożliwia cały czas okrywanie zagonów agrowłókniną. Żeby podlać, nie będę musiał zdejmować agrowłókniny, która chroni przed zimnem, przed wiatrem i przed szkodnikami. W każdym centrum ogrodniczym, w każdym markecie budowlanym, który ma dział ogrodniczy, możecie kupić linię kroplującą. Zwykła linia kroplująca. Kroplowniki mają, no w tym przypadku co 33 cm. Bardzo dobra linia kroplująca jako sposób na oszczędne nawadnianie rzędów moich roślin. Zagon z kapustami i z sałatami jest idealny do tego, żebym położył taką linię kroplującą. Położę ją na zagonie. Na końcu rury zamontowałem taką zwykłą, szybką łączkę, którą będę mógł podłączyć wąż ogrodowy. Można zrobić instalację na stałe, mieć podłączone kraniki. Takie linie kroplujące nie trzeba zdejmować na zimę. Ja zdejmuję, bo co roku dorzucam kompostu, sadzę inne rośliny, zmieniam uprawę, w związku z tym i zmieniają się wymagania co do położenia tej linii kroplującej. Ale to rozwiązanie od lat stosuję u siebie i ono bardzo dobrze mi się sprawdza. Oszczędne podlewanie, krople przenikają przez te tutaj otworki, wchodzą w głąb gleby, trafiają wprost do korzeni moich roślin. Linia kroplująca jest już położona, więc tylko jeszcze jedno sprawdzenie, czy na pewno działa. Działa. Słychać, nie? Podlewanie zagonu to jedno, czy będzie linia kroplująca, czy kroplowniki, czy po prostu będziemy stali z wężem, ze zraszaczem, polewali, czy czekali na deszcz. Nie ma większego znaczenia niż to, że powinniśmy chronić naszą glebę przed przesychaniem, chronić przed odparowywaniem gleby, żeby ta woda z deszczu czy z naszego podlewania jak najdłużej pozostała w strefie korzeniowej roślin. W związku z tym ściółkujemy rośliny. Ja ściółkuję swoje zagony pomiędzy roślinami. To może być świeżo skoszona trawa. Część z Was już pewnie kosiła trawniki, część wkrótce będzie kosić. Taka cienka warstwa świeżo skoszonej trawy jest znakomitą ściółką, która chroni nas przed odparowywaniem gleby. To mogą być różnego rodzaju agrowłókniny, które będziemy kładli na naszych zagonach. To może być słoma, która świetnie się sprawdza przy większych roślinach, przy pomidorach, przy truskawkach, przy dyniach, przy cukiniach czy przy kukurydzy. Ja używam, bo jeszcze nie kosiłem swojego trawnika, używam tej wyczesanej starej trawy, tego filcu po wertykulacji. Trochę tutaj jest domieszki mchu, ale to nie szkodzi, mech nie będzie ani zakwaszał, ani nie będzie rozwijał się, a taka ściółka ze starej wyczesanej trawy, która oczywiście w dużej części zostaje zużyta w kompoście, część z niej trafi tutaj na zagon jako ściółka. Taka ściółka na zagonie, ściółka ze świeżo skoszonej trawy, słomy, z kartonów czy z wyczesanego filcu z trawnika nie przeszkodzi nam w późniejszych zabiegach pielęgnacyjnych przy naszych warzywach. Przy podlewaniu możemy normalnie też podlewać ręcznie z węża, z raszaczem, polewać nasze zagony. Tu pod spodem jest linia kroplująca, więc ja nie będę musiał polewać, ale na przykład podlewanie gnojówkami, by zasilić moje warzywa kapustne, szczególnie w azot, więc gnojówki z pokrzywy i z mniszka lekarskiego będą tutaj podlewane. Będę polewał po prostu po tej ściółce w okolicy roślin. Ona nie przeszkodzi temu, żeby dotarły te naturalne nawozy do korzeni moich warzyw. Ona ma chronić przed odparowywaniem wody, no i przed wzrostem chwastów. Chwasty oczywiście
przebiją się, bo to jest cienka warstwa, jak będą bardzo uparte, ale one będą słabe, łatwo będzie je można usunąć. Takie linie kroplujące sprzedawane są w długich odcinkach, najczęściej 25-50-metrowych. Można, jak ktoś ma duży ogród, duży zagon, położyć całość jatne na kawałki i tymi kawałkami zajmuje swoje zagony. Jak mówiłem, na końcu montuję szybko złączkę. Na końcu albo zaginam i przywiązuję drutem koniec, żeby zatkać odpływ, albo są specjalne korki, które można zamontować, żeby woda nie wypływała, bo z jednej strony po prostu musi być zakończona taka linia kroplująca, żeby ciśnienie wody wypierało przez te kroplowniki wodę. Kroplowniki mają wydajność w zależności od tego, jaką linię kupicie, 2 litrów, 4 litrów na godzinę. W związku z tym te 2 litry na godzinę, czy 4 litry na godzinę w zupełności wystarczą do tego, żeby przez godzinę, czy przez 2 godziny, raz, 2 razy w tygodniu nawodnić wasze zagony. Solidnie nawodnić, żeby woda dotarła do korzeni. Rzadko podlewamy, ale dajemy dużą dawkę wody. I robota skończona. Położona linia kroplująca, ściółka, ponownie zagon okryty agrowłókniną i spokój. Teraz tylko 2 razy w tygodniu podłączenie węża i rośliny będą się dobrze czuły. Super rozwiązanie, oczywiście nie na wszystkie zagony. Na warzywa korzeniowe no, nie położymy linii kroplującej, przynajmniej ja nie położę linii kroplującej, bo nie poprowadzę tak węża, żeby nie uszkodzić jakichś roślin. Te będę podlewał po prostu zraszaczem wodnym i w ich przypadku nie ściółkujemy świeżo skoszoną trawą ani wyczesaną trawą. One nie lubią takiej świeżej materii. One, jeśli ściółkować czymkolwiek, to ziemią liściową, czyli sprzed 2 lat, sprzed roku, liśćmi, które kompostowały same, które są ubogie w składniki pokarmowe, ale jednocześnie są dobrą ściółką. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.